Cześć kochani, witam się z wami w nowym vlogmasie i oficjalnie mogę powiedzieć, że jest to ostatni vlogmas na moim kanale. Tak, ale o tym zaraz. Dzisiaj jak to nagrywam, to jest wtorek. Do świąt zostało kilka dni i ja dzisiaj miałam trochę inne plany, bo miałam wybrać się na makijaż permanentny brwi, ale po prostu teraz szaleje grypa i każdy jest chory, także osoba, która miała mi to robić, również jest chora. Ja też, jak wiecie, jestem po chorobie, więc w sumie też nie powinnam robić makijażu w tym czasie, więc przełożyłyśmy to. Także wróciłam do domu, byłam po drodze w centrum miasta, skoczyłam do Primarka, kupiłam kilka fajnych rzeczy, zaraz wam pokażę. Jakoś bardzo dawno nie robiłam zakupów, tutaj też nie ma nie wiadomo co, ale wam pokażę. Ja zrobimy sobie taki mini haul. No i teraz wróciłam do domku, zrobiłam sobie herbatkę zimową. Powiem wam, że ostatnio byłam na Christmas meal. I co? Byłam na Christmas meal i zamówiłam sobie w tureckiej restauracji taką zimową herbatkę. I w sumie to był taki napar, nie było tam jakby herbaty z dodatkami, tylko były tam świeże listki mięty z płatkami róży, z cynamonem, z pomarańczą i miodem. I to było przepyszne. Także ja zrobiłam sobie zimową herbatę i co prawda mam tutaj torebkę Earl Grey, ale właśnie dałam sobie tutaj dużo świeżej mięty, mandarynki akurat, bo mam spory zapas mandarynek już na święta. No i właśnie dużo listków świeżej mięty, miód oraz laskę cynamonu. Także mam przepięknie pachnącą, aromatyczną herbatkę. No i właśnie stwierdziłam, że chcę nagrać dla was to, co teraz oglądacie. Chcę wam też o czymś powiedzieć, żeby mieć to już z głowy. No i będę zabierać się za jakieś takie ogarnianie domu, typu poskładać pranie, włożyć pranie do szafy. Muszę też coś ugotować sobie na jutro. Chyba zrobię sobie jakieś ziemniaczki, brokuła i mam takiego kurczaka, więc to będzie moje jedzonko. No i chyba zrobię również dzisiaj masę do pierniku, do piernika. Ogólnie jeszcze się zastanawiam nad filmem Bake With Me, bo mam nagrany jeden przepis, który jest super. Są to bułeczki cynamonowe z Ikea i chciałabym go opublikować. Natomiast będzie tam też, albo chyba będzie tam też przepis właśnie na piernik staropolski. Może nie przepis, ale po prostu pokażę wam, jak ja go robiłam, bo jak wiecie, albo i nie, piernik staropolski robi się kilka tygodni przed świętami. Ja używałam przepisu z kwestii smaku, ale właśnie dzisiaj chciałabym skończyć ten piernik, zrobić masę i tak dalej. No nie wiem, może wam wrzucę. Jeszcze się w ogóle zastanawiam, czy wrzucić wam ten filmik, czy nie. Ale nie wiem, muszę sobie to jakoś poukładać w głowie. Natomiast tak, właśnie taki jest plan na wieczór. Ale na razie sobie tutaj was przyszłam. Pokażę wam właśnie, co kupiłam w Primarku. No i pogadam troszkę do was, bo w sumie gryzłam się z taką myślą od kilku dni. Ale myślę, że to jest ten czas i że to jest właściwa decyzja. Ale o tym zaraz. Na razie pokażę wam, co kupiłam w Primarku. To prawda, dzisiaj mam taką ochotę na burgera, więc skoczyłam sobie po burgera i Primark był przy okazji. No ale właśnie udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy. Skoczyłam jeszcze do Wilko po takie kulki do suszarki na pranie. Wiecie, żeby pranie było mniej pomięte i tak dalej, no to właśnie kupiłam w Wilko. Dobrze, w Primarku udało mi się znaleźć taką przefajną, w fajnym kolorze koszulkę, t-shirt. Co tutaj pisze? Vancouver. I ona kosztowała 3 funty chyba, tak. Proszę bardzo, taka, bardzo taka, wiecie, basicowa, ale mi się jakoś spodobała. Ja też bardzo lubię taki kolor zielony.
uważam, że mi pasuje do oczu, więc więc tak, więc się skusiłam właśnie na taki t-shirt w takim kolorze. Następnie wzięłam body. Chciałam jakieś body takie na zimę z golfikiem. No i właśnie udało mi się znaleźć takie. To prawda, one mi się bardziej kojarzą z jesienią, bo mają takie pomarańczowo-brązowe paski, ale to nic. I właśnie tak jak mówię, to są body. Wiecie, na długi rękaw, po prostu takie zwykłe, takie piękne paseczki. Chciałam też coś takiego bardziej kolorowego, bo u mnie w szafie wszystko jest, no może akurat nie ten sweter, ale przeważają takie proste, basicowe rzeczy, bez żadnych nadruków, no albo właśnie paski, ale typu biało-czarne paski, więc fajnie, że w sumie to jest, że coś się dzieje, nie? Tak jakoś miałam taką ochotę. I te body kosztowały 6 funtów. Następnie wzięłam sweterek, chciałam też właśnie taki golfik, taki półgolfik, coś takiego. Tak, bo ja bardzo takie lubię. I ten jest w takim fajnym, buraczanym, powiedzmy, kolorze. Też właśnie, on chyba jest taki trochę oversize właściwie, bo widzę, że jest tutaj szerszy. Ja też wzięłam w rozmiarze większym, bo wzięłam M-kę, nie S-kę, dlatego że chciałam, żeby były takie luźniejsze po prostu. Ja powiem wam, że bardzo lubię takie basicowe ubrania właśnie z Primarka. Mam też już kilka golfików i są spoko. Nic się z nimi nie dzieje po praniu, więc wzięłam sobie taki. I on jest jakiś taki fajniejszy, grubszy, mam wrażenie. I on kosztował 8 funtów, więc... Tak, było oczywiście mnóstwo kolorów, mnóstwo wzorów, ale ja chciałam takim. Chciałam czarny, ale nie było rozmiaru, więc w sumie cieszę się, że coś takiego. No i kupiłam sobie spodenki, shorty, ala skórzane. Powiem wam, że nad tym zastanawiałam się już no dobrych kilku razy, no i w końcu się dzisiaj skusiłam. Jakoś tak wisiała ta jedna para i stwierdziłam, dobra, to chyba jakiś znak muszę wziąć. I one są takie, tutaj mają takie, kurczę, jak to się mówi, nie pamiętam, ale wiecie, mają takie zakładki tutaj. No i to są właśnie shorty. Stwierdziłam, że będą super na zimę do czarnych, grubych rajstop i na przykład do kozaków, albo właśnie też po prostu na lato, nie? Wydaje mi się, że będą spoko. I one kosztowały 12 funtów, ale powiem wam, że bardzo spoko są wykonane, tak mi się wydaje, że jakość naprawdę jest okej. No i w sumie jedna rzecz z działu domowego. To jest przepiękny bawełniany obrus. Proszę bardzo. Taki biały. Właściwie to jest taka złamana biel, taka bardzo w stylu nie jedwabiu, tylko kurczę, dzisiaj coś nie mogę się wysłowić. Cotton, ale jak to się nazywa? Len, aha. Len. Tak, chodzi mi o len. Jest to 100% bawełna, ale właśnie tak jak mówię, to wygląda jakby było takie z lnu. Bardzo piękny ten wzór, bardzo taka fajna krata. My mamy czarne krzesła i biało-drewniany stół, więc wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądać, bo czasem te krzesła gryzą mi się po prostu z tym stołem i czasem mi to nie pasuje, że jest jakby i drewno, i biel, i czerń, więc jak to taki ten obrus sobie położę na stole, to będzie spoko wyglądać według mnie. No i ten obrus jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Jest taki gruby, mięsisty. No jest on, powiem wam, że całkiem spory, bo on chyba jest, kurczę, nie pamiętam teraz, 1,50 m na 200 czy 220, coś takiego. Jest tak spokojnie nam pokryje cały stół. I w sumie on kosztował 10 funtów, ale widzę, że na Paragonie jest za 5 funtów, więc nie wiem... Z jakiej racji? Bo nie miał czerwonej metki przecenionej, ale tak, był w sumie finalnie za 5 funtów, więc powiem wam, że super, naprawdę, bardzo się cieszę. Teraz mamy taki świąteczny bieżnik, ale po świętach na pewno ten obrus wskoczy na stół. Tak, i to właściwie tyle, co kupiłam. Dobra, ja się muszę napić herbatki, zebrać myśli i... powiedzieć wam to, co chcę wam powiedzieć. Stwierdziłam, że otworzę z wami również resztę okienek z kalendarza adwentowego. Po prostu już wiecie, chcę, żeby tutaj było czysto. Tutaj też czekają prezenty, żeby stały pod choinką, a nie za drzwiami. Także myślę, że właśnie pora pozbyć się kalendarza adwentowego. Otworzymy sobie resztę okienek i będzie z głowy. Powiem wam, że jakoś w tym roku nie jestem... jakoś tak zafiksowana, żeby otwierać dzień po dniu. Jak wiecie, otworzyłam już wcześniej resztę kalendarza z kawą,
z czekoladkami również, więc stwierdziłam, że pora właśnie otworzyć resztę i kalendarza z kosmetykami. Nie pamiętam, na jakim dniu skończyliśmy. Widzę, że 17 jest puste, 18 też. Czy 19 coś będzie? Tak, mamy tutaj jakiś produkt. Wiecie co, powyciągam i zaraz Wam pokażę, co po kolei. To było 19, tutaj mamy 20. Tutaj coś fajnego. 21. Przed chwilką widziałam tutaj takie małe okienko. O, to coś ciekawego. 22. I w tym kalendarzu mamy aż 25 okienek, także spoko. 23 teraz. Tutaj. Jakaś paletka. Wigilia 24. Ok, coś z benefitu. No i ostatnie okienko, to największe, czyli numer 25. Spadło mi coś tam, ale to nic. O, tutaj jest świeczka. Mamy tutaj produkt z Espa i jest to sorbet, oczyszczający sorbet, więc wydaje mi się, że to będzie coś jak peeling. Jest to balsam, który się zmienia w olejek, rozpuszcza się, zmywa makijaż, okej. Myślę, że będzie mieć to bardzo ładny zapach właśnie przez ten dodatek imbiru. Następny produkt mamy tutaj coś z firmy Pai. Jest to, są to takie brązujące drops, kropelki. Myślę, że możemy to dodać do podkładu czy do balsamu do ciała. Właśnie, żeby dodać sobie troszkę takiego połysku oraz, wiecie, żeby ta skóra była taka muśnięta słońcem. Tutaj mamy coś od This Works i jest to Deep Sleep Pillow Spray, czyli wydaje mi się, że jest to taki spray do poduszki. Powiem wam, że bardzo ładny zapach, taki ziołowy. Wydaje mi się, że czuć tutaj lawendę. Jakiś rozmaryn czy eukaliptus, bardzo ładny zapach, taki właśnie ziołowy, bym powiedziała. Tutaj mamy Eau de Parfum, no proszę, proszę. Floral Street Arizona Bloom. Okej, nie słyszałam nigdy o takich perfumach. Sobie przetestuję. Dziwny zapach, powiem Wam, że to pachnie jak takie perfumy babci trochę, ale trochę ciekawy bardzo. Bardzo taki, mam wrażenie, kwiatowy, ale taki trochę mdły zapach. Następny produkt mamy tutaj paletkę od Iconic London, Eyeshadow Palette. I mamy tutaj 4 cienie. Przepiękne kolory. Zobaczcie, jak ten cień się błyszczy. Jest przepiękny, taki czyste złoto, mam wrażenie. No śliczny, bardzo mi się podoba. Piękny jest ten cień, także na pewno będzie to idealna paletka właśnie do świątecznych makijaży. Następny produkt to jest, czy to jest maskara? Tak, to jest maskara od Benefit i jest to Bad Girl Bang, coś takiego. Jestem ciekawa, jaka tutaj jest szczoteczka, ale coś nie mogę sobie poradzić jedną ręką. I mamy tutaj taką klasyczną silikonową szczoteczkę. Fajna maskara, fajna szczoteczka. Myślę, że będzie idealna na właśnie podróż, bo jest taka malutka. Ale ja wrzucę sobie ją do kosmetyczki, no i zacznę używać, jak skończy mi się teraz moja obecna ulubiona maskara, czyli 2000 Calorie z Max Factor. Ale powiem Wam, że chyba miałam tą maskarę w przeszłości, nie pamiętam, ale ja lubię takie silikonowe szczoteczki, więc spoko. No i słuchajcie, mamy ostatni produkt, jest to produkt od Noem. Wydaje mi się, że te świeczki są drogie. I mamy tutaj lawenda, jaśmin i drzewo różane. Bardzo elegancki design tej świeczki. Pachnie też bardzo pięknie, bo wyczuwa się i trochę tą lawendę, i trochę ten jaśmin, i trochę tą różę. Także mam wrażenie, że bardzo jest to fajne połączenie zapachowe,
ale jeżeli się wąchamy, to czuć każdy z tych zapachów osobno. Bardzo, bardzo fajna. No i piękny właśnie słoiczek, taki klasyczny, bardzo taki minimalistyczny design. Także tak. Słuchajcie, jednym słowem o tym kalendarzu, ja jestem bardzo zadowolona właśnie z tego kalendarza z Nexta. Nie wiem, czy one są dostępne w Polsce, ale ja jestem zadowolona. Najmniej chyba zadowolona jestem z takiej jednej maseczki, no bo maseczki no to jest jakby dość tani produkt, ale jakby wartość innych produktów na pewno przewyższyła cenę, więc jestem z tym okej. Cieszę się, że nie było tu żadnych pierdółek typu pilnik do paznokci, albo naklejki na paznokcie, albo wiecie, coś takiego. Maseczka jest okej. Jeszcze jest okej. Ale w każdym razie ogólnie jestem zadowolona. Tutaj jest tylko kilka produktów. Natomiast jak śledziliście moje vlogi wcześniej, no to widzieliście również inne produkty. Pierwsze okienko, pamiętam, dostaliśmy od razu pomadkę z Maka. Były też inne fajne produkty do pielęgnacji z Clinique. Także nie mogę narzekać, jestem bardzo zadowolona, na pewno będę używać tych kosmetyków. Przetestuję sobie różne nowości, także jeżeli chodzi o kalendarz, to jak najbardziej na plus. Okej, powiem Wam, że mam trochę stres. Nie wiem dlaczego. Czuję się tak, jakbym nagrywała pierwszy filmik, a jest wręcz odwrotnie, bo jak widzicie po tytule, jest to ostatni film na moim kanale. Nie ostatni vlogmas, ale ostatni film. Przynajmniej na razie. Powiem Wam, że myślałam nad tą decyzją dłuższy czas. Miałam jakąś tam przerwę na jesień bodajże, ale jakoś zebrałam swoje siły, zmotywowałam się. Też z tego względu, że bardzo lubię nagrywać, ale jakoś tak w ten vlogmas i praktycznie zerowe zasięgi vlogmasu. Wiecie, ja nigdy nie miałam dużych zasięgów i zawsze te filmy, nie wiem, były max, nie wiem, 300, jakieś tam pojedyncze miały więcej wyświetleń. Ale ten vlogmas i wyświetlenia, 100 wyświetleń na filmach, które na przykład wymagały ode mnie jakiejś po prostu większego wysiłku niż standardowy vlog, bo starałam się też pokazać różne fajne przepisy, czy jakieś, nie wiem, DIY. Wszystko zawsze, co się robi z kamerą, to schodzi dłużej. I wiecie, mogłabym, nie wiem, po prostu ubrać sobie choinkę, czy nie wiem. No ogólnie chodzi mi o to, że wiele rzeczy w tym grudniu i w tym vlogmasie ja spędziłam więcej czasu niż to jakby było wymagane ode mnie, ale właśnie robiłam to pod vlogmas. Nie, że coś konkretnie robiłam pod vlogmas, ale kurczę, o to mi chodzi, że poświęciłam więcej czasu nagrywając te rzeczy, niż jakbym robiła normalnie, więc pod tym względem. A w grudzień był dla mnie, jest dla mnie bardzo intensywnym miesiącem, ponieważ jak wiecie, ja mam pracę na etat, mam drugą pracę, no i oczywiście vlogmas no to większa intensywność, jeżeli chodzi o filmy i częstotliwość również. No i jeszcze zaczęłam ostatnio działać w temacie makram, staram się rozkręcać pomału jakieś swoje coś, Tangled Aya DIY, właśnie jakieś swoje tam DIY-e i makramy. No i to wszystko po prostu spowodowało, że mój grudzień jest bardzo intensywny. Też chciałam zadbać trochę o siebie, dlatego zapisałam się na paznokcie, na włosy, na brwi. Wiecie, żeby też w tym wszystkim zabieganym grudniu nie zapominać o sobie. No ale jednak gdzieś tam z przodu głowy, nawet nie z tyłu, tylko z przodu, miałam to, że jest vlogmas. I jakoś tak, wiecie, teraz się popłaczę chyba, ale ogólnie chodzi mi o to, że wydaje mi się, że dużo czasu w grudniu ja właśnie poświęciłam vlogmas, no i tak jak właśnie Wam mówiłam już w poprzednim filmie, jestem rozczarowana i chyba mówiłam to też rok temu, że vlogmas dla mnie powinien być takim fajnym czasem,
gdzie właśnie są świąteczne przygotowania, jakieś dekoracje i gotowanie i tak dalej. I nie wiem, ja na przykład uwielbiam takie rzeczy oglądać, ale jakoś ten mój zabiegany grudzień i ten vlogmas sprawił, że ja w sumie żadnego vlogmasu chyba do tej pory nie oglądałam. Może jakieś tam pojedyncze, ale nic z żadnym vlogmasem nie jestem regularnie, ani tam z, nie wiem, czytaniem książek, które bym chciała przeczytać, czy oglądaniem seriali, które chciałabym oglądnąć. Jakoś to wszystko zeszło na dalszy plan, bo ja skupiłam się na vlogmasie. Oczywiście oprócz moich obowiązków, jakimi są moje dwie prace, no i oczywiście jeszcze te makramy teraz mi doszły, ale w każdym razie, tak jak mówię, jestem rozczarowana tym vlogmasem. Ja nie mówię tutaj, że mam jakieś pretensje czy coś, bo wiecie, ja nie zmuszam nikogo, żeby ktoś oglądał moje vlogi, filmy i tak dalej. Jak komuś się nie podobają, to spoko, ale po prostu jest mi przykro, bo wiecie, to też nie jest jakby mój pierwszy rok na YouTube i przez te wszystkie lata no jednak chciałabym mieć więcej osób tutaj, żeby ta społeczność tutaj była większa. Pod vlogmasami praktycznie w ogóle nie pojawiały się komentarze, no więc to tak wszystko po prostu zebrało się we mnie i chyba dojrzałam do takiej decyzji, że kurczę, chyba czas chyba odpuścić, przynajmniej na jakiś czas. No i właśnie podjęłam taką decyzję, że na razie nie będę nagrywać i wydaje mi się, że nie wrócę za kilka tygodni, to znaczy nie wiem, ale miałam już kilka takich zjazdów motywacyjnych, gdzie nie nagrywałam, ale to było kilka tygodni. Teraz natomiast wydaje mi się, że ta decyzja jest bardziej taka świadoma i bardziej taka, nie wiem, dojrzała, jeżeli tak można powiedzieć, YouTube'owo dojrzała, że wydaje mi się, że potrzebuję skupić się na sobie, odpuścić YouTube'a, bo czuję, że brakuje mi jednak tego, żeby mieć coś z tego YouTube'a. Ja nie mówię tutaj o pieniądzach absolutnie, ale społeczności, waszego zaangażowania, bo ja na przykład wiem, 100% wiem, że gdyby wasze zaangażowanie było większe, żeby były komentarze, jakieś, nie wiem, no po prostu zaangażowanie z waszej strony, wyświetlenia, no to filmów na pewno byłoby więcej i na pewno więcej rzeczy by się działo, bo ja również miałam zaplanowanych więcej rzeczy typowo pod vlogmas. Mieliśmy się wybrać do takiego, ja miałam się wybrać z wami do takiego miejsca, do takiego sklepu, gdzie tam są przepiękne świąteczne dekoracje i ja tam w sumie byłam kilka tygodni temu, ale czekam właśnie na vlogmas, żeby wam to pokazać, ale po prostu mi się odechciało, bo stwierdziłam, kurczę, jak mam, nie wiem, poświęcać 2 godziny czasu, żeby tam jechać, teraz tam są oczywiście tłumy przed świętami i nagrać coś tylko dla, nie wiem, 50, nie 50, dobrze, załóżmy 100 albo 150 wyświetleń, no to kurczę, mam co robić w tych ciągu 2 godzin, wiecie, więc po prostu moja motywacja totalnie spadła, jeżeli chodzi o vlogmas. Mój Christmas spirit tak samo, w ogóle jakoś przestało mnie cieszyć to oczekiwanie, może nie przestało, ale zauważyłam spadek takiego czerpania przyjemności właśnie z oczekiwania na święta. No i stwierdziłam, że kurczę, nie mogę siebie zatracić dla praktycznie niczego i stwierdziłam, że potrzebuję odpuścić. No i tak, więc na razie to jest ostatni film na moim kanale. Nie wiem, może wrócę do was za 2 tygodnie, może wrócę do was za miesiąc, może za 2 miesiące, a może, nie wiem, za rok, a może nie wrócę wcale, kto wie, zobaczymy. Chciałabym teraz skupić się na sobie, skupić się na Tangled Aya DIY, skupić się na mojej jednej i drugiej pracy, no i oczywiście na mojej rodzinie, czyli na moim mężu, żeby cieszyć się czasem spędzonym z nim, a nie żyć wiecznie w takiej stresuwie, że tak powiem, jak teraz w grudniu, że kurczę, na przykład planujemy sobie oglądać film, a ja tam wiecie, montuję vloga, żeby był vlogmas, ale w sumie
stwierdziłam, że ja chciałabym przeżywać ten vlogmas i ten grudzień i ten czas oczekiwania na święta wewnętrznie, a niekoniecznie robić coś na YouTube, gdzie potem i tak nic z tego nie ma. Jest mi przykro, jest mi smutno, po prostu głos mi się łamie, jak to mówię, bo uwielbiam nagrywać, uwielbiam montować, tworzyć takie ładne, estetyczne. Zawsze staram się, żeby moje filmy były estetyczne i że na przykład we vlogmasie u mnie nie ma reklam, nie ma jakichś współprac i uważam, że moje vlogmasy faktycznie były takie, nie chcę powiedzieć, że jakieś magiczne i wyjątkowe, ale że faktycznie można było poczuć taką właśnie magię z oczekiwania na święta. Praktycznie w każdym odcinku vlogmas było coś świątecznego, czy jakieś nawet świąteczne przebitki ze świąteczną muzyką, czy jakieś, nie wiem, zimowe herbatki, czy dekorowanie choinki na przykład, czy dekorowanie mieszkania, czy jakieś przepisy świąteczne. Przepraszam, bardzo rozładowała mi się bateria. Pamiętam właśnie, że w tamtym roku vlogmasy były takie intensywne, że tak powiem. Było dużo filmików z przepisami takimi świątecznymi i tak dalej, więc właśnie wydawało mi się, przynajmniej w moim odczuciu, wiem, że to jest taka subiektywna opinia, bo mówię o swoich filmach, ale wydaje mi się, że właśnie w poprzednich vlogmasach było dużo takiej atmosfery przedświątecznej, w tym może niekoniecznie, ale też właśnie z tego względu, że w tym roku mam dwie prace. Muszę się poprawić. No ale tak, to wszystko jakoś właśnie sprawiło, że po prostu straciłam radość z tego nagrywania i tak dalej. No i stwierdziłam, że muszę odpuścić, ale wiecie, nie odpuścić na 2 tygodnie, bo to jest praktycznie jakby żadna przerwa, tylko na dłuższy czas, żeby się zastanowić, czy to dalej ma sens, bo jakby to jest, nie wiem, już 4. czy 5. rok na YouTube, a jest tutaj was 1200, wyświetleń mam teraz w grudniu 100, a tak to praktycznie, nie wiem, załóżmy, że 300, więc no jest mi trochę przykro. Ale tak, nie wiem, co będzie za jakiś czas. Nie chcę mówić, że już nigdy nie wrócę na YouTube, bo nie wiem, bo chciałabym, bo tak jak mówię, to mi się bardzo podoba. Bardzo mnie kręci nagrywanie i montaż i takie tworzenie właśnie estetycznych, moim zdaniem, filmów. Wiecie, bo u mnie nie ma jakichś takich vlogów, coś tam. Wiecie, chodzi mi o to, że po prostu dbam o montaż, żeby wyciąć już tam jakieś przejęzyczenia, czy jakieś takie, wiecie, machania bezsensowne kamerą. No ale tak, po prostu brakuje mi zaangażowania z waszej strony. No i przez to wszystko właśnie stwierdziłam, że czas odpuścić, przynajmniej na jakiś czas. Tak. Jest mi smutno, bo to jak mówię, uwielbiam to robić, ale nie wiem, co chcę powiedzieć. Nie chcę, żeby tutaj był jakiś, wiecie, ból dupy i nie wiadomo co, że się użalam, że coś wymuszam na kimś, że mam jakąś pretensję. Nie, po prostu stwierdziłam, że chcę być z wami szczera i o tym wam wszystkim powiedzieć. No i tak jak mówię, na razie filmy nie będą się pojawiać i nie mówię, że potrzebuję przerwy i wrócę za jakiś czas, bo nie wiem. Nie wiem, czy wrócę jeszcze na YouTube. Zobaczymy. Tak, nie jest to typowy vlogmas, bo po prostu chciałam do was powiedzieć, co mam wam powiedzieć. No i stwierdziłam, że właśnie te ostatnie dni przed świętami chciałabym się skupić na sobie, na moim mężu, no i na tych przygotowaniach, które pewnie normalnie bym wam nagrała, coś bym zaniedbała, żeby zmontować, żeby wrzucić film, ale stwierdziłam, że nie, że chcę odzyskać radość cieszenia się z tego grudnia i tych świąt, więc stwierdziłam, że muszę coś odpuścić i trochę się zaplątałam właśnie, bo
jakby wydawało mi się, że im więcej włożę siebie w YouTube i w nagrywanie i tak dalej, to tym więcej będę mieć z tego, ale tak naprawdę czuję tylko frustrację, zmęczenie i to wszystko. I tak jak mówię, straciłam nawet radość cieszenia się tym grudniem, także tak. Tak. Nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Ale jest to ostatni film i ostatni film przed świętami dla was, więc ja z mojej strony chciałabym wam podziękować za to, że oglądacie teraz ten film, za to, że może oglądaliście moje poprzednie filmy, za to, że może kiedyś napisaliście mi jakiś komentarz, że powiedzieliście mi jakieś miłe słowa. Dziękuję wam za to. I chciałabym wam również życzyć, aby te święta były dla was pełne radości, takiej wewnętrznej radości, żebyście odnaleźli w tym wszystkim siebie, żebyście nie musieli zmuszać się do świąt, z których wy nie czerpiecie radości, tylko żebyście właśnie przeżyli te święta po swojemu. Że jeżeli lubicie jeść pierogi, żeby wam nie brakło pierogów, że jeżeli nie lubicie pierogów, żebyście ich nie musieli jeść, żeby po prostu te święta były wasze, po waszemu. No i żebyście się uśmiechali, nie może do innych ludzi naokoło, chociaż to też jest ważne, ale sami dla siebie, żebyście sami dla siebie byli dobrzy. Mam nadzieję, że właśnie wasze święta będą takie spokojne, pełne miłości do samych siebie i miłości wokół. No i żebyście właśnie czerpali jak najwięcej tych pozytywnych chwil i w te święta, i w nadchodzącym roku. Ja mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy tutaj na YouTube, że zobaczymy się, że zobaczę się z wami po tej drugiej stronie ekranu. A tak jak mówię, na razie chciałabym wam serdecznie podziękować za to, że tutaj jesteście teraz, że byliście ze mną przez ten czas, kiedy nagrywałam. No i tak. I mam nadzieję, że tak jak mówię, wasze święta, wasz przyszły rok będą niesamowite. Dziękuję. Buziaki. Pa. Czuję się, jakbym zrzuciła z serca jakiś ogromny kamień? Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć.